Dzisiaj chciałem opowiedzieć o świetle, ponieważ światło jest jednym chyba z najważniejszych elementów fotografii, obrazu. Zobaczcie, jakie tutaj światło za mną, jakie cienie pięknie się pojawiają na ziemi, śnieg, jak to wszystko ze sobą pracuje. Taka para, którą wypuszczam, jak to wszystko jest istotne w tym kadrze. Ale zatrzymałem się i pomyślałem sobie, dobra, chciałem powiedzieć o świetle, ale coś jest ważniejszego dla mnie dzisiaj przynajmniej od światła w filmie, w fotografii. Ważniejsza jest uważność. Uważność tego, kto fotografuje czy filmuje. Uważność na wszystkie elementy w kadrze. Jednym z elementów jest światło. To, że ja tutaj stoję w tym miejscu, pomiędzy drzewami. To, że mam tak obcięty kadr, nogi w ten sposób wykadrowane. Trochę na styl takiego portretu amerykańskiego, ale też z drugiej strony może buty są nieodpowiednie. Kto wie, w każdym razie jest to świadome. Wybieram ten kadr świadomie. I wczoraj była brzydka pogoda, brzydka, nie brzydka. W każdym razie nie było takiego światła, ale sypał delikatnie śnieg. Nagrałem kilka ujęć w tym lasku. Niby zwykłym lasku, ale skupiłem uwagę na kompozycji, na znalezieniu w chaosie takiego kadru, który byłby najlepszy, jaki jest możliwy poprzez moją uważność. Więc komponowałem te kadry, opisując to, jak układam wszystkie elementy w kadrze. I tym filmem zakończę ten film, tymi filmami, fragmentami opowiem Wam o tym. Natomiast jeszcze kilka słów o uważności. Najczęściej na warsztatach czy kursach spotykam się właśnie z tym problemem, że nie ma uważności na wszystkie elementy w kadrze. Na to, że jest wiele planów, na to, że fotografując kogoś twarz zapominamy, że coś jest w tle, co przeszkadza, ma inny kolor albo jest w jakimś kształcie, który nam zakłóca odbieranie obrazu, albo mamy za szeroki plan, albo fotografujemy twarz, ale stylizacja jest słaba i tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów mam mnóstwo, natomiast to, co wszystkie te zdjęcia łączy, to jest to, że brakuje nam uważności. I uważność się zdobywa poprzez doświadczenie, poprzez poszerzanie swojej świadomości, uwagi na kolejne elementy w kadrze. I kiedy się tego nauczymy, tej uważności na wszystko, co nas otacza, w jakimś sensie wszystko, to te fotografie będą coraz lepsze. Te filmy, kadry będą coraz lepsze, kiedy jesteśmy uważni na to, co jest przede mną. Na wszystkie te elementy w kadrze. Pionowe, poziome, w takim kolorze, czy w takim kolorze. Ponieważ my możemy świadomie wybrać ten kadr. Możemy zrobić krok w lewo, krok w prawo. Ja mogę po prostu ten kadr zepsuć, ponieważ tak mogę go nazwać. Jest już inny kadr, bo mi z głowy wyrasta drzewo, bo zlewa się mój czarny płaszczyk z czarnym drzewem i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma duże znaczenie. I później jak ktoś ogląda zdjęcie, on to podświadomie odbiera. Odbiera to, co gra lub nie gra. Więc jeśli na naszych fotografiach coś nie gra, coś nie jest skomponowane dobrze, coś, czego nie zauważyliśmy, przeszkadza, to widz to odczyta. On tego odbierze. Jeśli nieświadomie, to podświadomie. Dlatego to zdjęcie będzie słabsze. Albo będziemy tego świadomi, albo nie. Więc polecam Wam ćwiczenie uważności w fotografii. Pójście na ulicę, robienie zdjęcia na ulicy, ale patrzenie na wszystkie elementy, na tamto okno, na te kolory tych drzwi, na struktury, na światło, które gra lub nie gra, na ludzi, których fotografujemy. To wszystko ma wielkie znaczenie. Nawet w portrecie, kiedy robicie zdjęcia, portretujecie, to zobaczcie, gdzie kogoś portretujecie, jaka jest przestrzeń dookoła. Bo ta przestrzeń jest też odbiciem właśnie tej osoby. Jeśli sfotografujecie tę osobę w tej przestrzeni, to na tym zdjęciu ta przestrzeń będzie zintegrowana z tą osobą. Więc jeśli przestrzeń nie pasuje, to zdjęcie też nie będzie pasowało. Kiedy poszerzamy swoją uważność, ja też bym to nazwał świadomość. Kiedy poszerzamy swoją świadomość, tym więcej możemy zobaczyć, więcej możemy poczuć, więcej możemy odczuć. Ale też przez to automatycznie więcej widzimy. Patrzymy i więcej widzimy. Dlatego mogę być bardziej świadomy tego, jak komponuję obraz. Mogę być bardziej świadomy, wchodząc do takiego lasu, tej przestrzeni, która tutaj jest. Jeśli jestem bardziej świadomy poprzez uważność na wszystkie drzewa,
ponieważ tutaj przychodząc, szedłem przez cały lasek i patrzyłem sobie na drzewa, na ułożenie, na kształty drzew, na to, jak światło przebija się przez gałęzie, przez między drzewami, wpada na ziemię, jakie cienie się tworzą. Więc przechodząc tutaj te 100 metrów, wybrałem to miejsce. Świadomy wybór tego miejsca. I to jest właśnie dla mnie świadomość. To jest to, że ja wiem, czego chcę. Ja wchodzę w jakąś przestrzeń, przypuśćmy do jakiegoś pomieszczenia, do jakiejś przestrzeni, gdzie coś się dzieje. I jak ja wchodzę, to działam troszeczkę już jak automat, jak taki kierowca, który nauczył się już jeździć, że wchodzi i ma świadomość swojego obiektywu, że ma 35 na przykład. Ma świadomość, że pracuje ze światłem naturalnym, tylko i wyłącznie, albo sztucznym, który jest w pomieszczeniu po zmroku. Ja wchodzę w przestrzeń, ja czuję ją. Ja widzę elementy na ścianach. Tu jest jakiś krzyż, tu jakiś obraz, tu jest okno. Tu są takie osoby, tu są takie osoby, tu one są tak ubrane, tu są tak ubrane. Jeśli ja mam zrobić jedno zdjęcie przedstawiające to pomieszczenie, tych ludzi, to miejsce, to ja wybieram najbardziej świadomie jak mogę kadr i robię zdjęcie. Więc teraz łatwo sobie wyobrazić, jeśli nie jestem świadomy tego wszystkiego, co jest na ścianach, kto jest jak ubrany, to wchodzę i robię zdjęcia. A potem na zdjęciu się okazuje, że spójrz, z tej głowy wyrasta obraz. Albo zobacz, przykadrowałeś tak to okno, że ono jest takie nieforemne, przeszkadza. Ja zwracam uwagę na to okno, a nie na tego człowieka. Dlatego ta uważność jest stricte związana ze świadomością, naszą świadomością. A tą świadomość, którą mamy, rozwijamy nie tylko poprzez uważność na to, co jest dookoła mnie, przedmioty, ludzi, ale też uważność polega na tym, poszerzanie świadomości, żebym był bardziej świadomy siebie, co lubię, co kocham, co jest moją pasją, czego nie lubię, jakich relacji nie lubię, a co w tych relacjach jest dla mnie informacją, a co nie jest. Więc poszerzam swoją świadomość ogólnie na wszystko. I to poszerzenie świadomości na wszystko procentuje tym, że staję się po prostu bardziej uważnym i świadomym artystą. Takie jest moje zdanie i takie jest moje odczuwanie świata i rzeczywistości. A teraz jeszcze te kilka ujęć filmowych, w których opowiadam o kompozycji. Więc zobaczcie, proste kadry, banalne, ale gdzieś one są podyktowane moim spojrzeniem na tę przestrzeń i świadomym wyborem takich kadrów. Zapraszam. To ujęcie lubię ze względu właśnie na te brzozy. Są ułożone w jakimś sensie bardzo harmonijnie, kompozycyjnie. No i śnieg oczywiście. Na pierwszym planie, razem z tą brzozą po prawej, są też gałęzie po lewej. Zobaczcie, jak wypełniają tę pustkę. To wpływa bardzo na kompozycję, te gałązki. I tak samo jak ta sosenka po środku kadru. Tam w oddali stoi sosna. Jest oczywiście wyostrzona. Ostrość jest na tej sośnie. I ona jest centrum kadru. Więc tutaj znów każdy element ma swoje znaczenie, swoje miejsce. Takie kadry uczą uważności. Wystarczy, że przyjdziemy do takiego lasu, wystarczy stanąć i przyglądać się. Bo jeśli las jest duży, to jednak wycinek tego lasu może nas nauczyć właśnie takiego zatrzymania się, patrzenia, obserwacji i kreowania w jakimś sensie tego obrazu. Na tym ujęciu, znów nie przez przypadek, na pierwszym planie mamy dużą gałąź, która jest wyostrzona, na niej jest ostrość. Natomiast w tle kolejny raz widzimy brzozy poukładane przeze mnie, skomponowane tak, żeby jedna po lewej zamykała kadr i tu kilka w kupie zamykało kadr po prawej. No i przez centrum, jak widzicie, wyrasta nam gałązka, która gdzieś tam w kształcie literki S, chciałoby się powiedzieć, układa się. I ta gałąź tam w środek kadru ucieka. Więc na pierwszym planie patrzymy z gałąź, a z tyłu nam zamyka całość kompozycji. Trochę tak w kształcie V odwróconego. Właśnie zamykają te brzozy i ta gałąź wpływa tak między nie. I znów padający śnieg tutaj ma duże znaczenie.